Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Na Luzie. Tak kilka osób jakiś czas temu, znaczy trochę osób tam pisało mi, żeby nagrać odcinek Na Luzie, więc pomyślałem, że akurat stoję w korku, więc nagram. Jeżeli chodzi o Volkswagena Passata B8, jest to samochód przede wszystkim przeznaczony dla osoby, która pełni funkcję kierownika średniego szczebla w korporacji, na przykład. Prestiż jest znacznie większy niż w przypadku Passata B5, chociaż wiadomo, no, król jest tylko jeden, B5 jest najlepsza, to jest po prostu no, król wszystkich samochodów świata, ale B8 jednak technologicznie jest troszkę lepsza. Ci niemieccy inżynierowie, którzy projektowali B8, to już nie są ci sami, co projektowali B5. Ci, co projektowali B5, no to tam wiadomo, no, emeryturka, kapcie, gazeta. A ci, tutaj pojawili się młodzi, którzy chcą się wykazać, tak? Młodzi, czyli po 50, bo tyle mniej więcej mają projektanci Volkswagena, chociaż nie, 40 lat pewnie też. No i co? No i zaprojektowali ten model. W końcu pojawił się jakiś nowy projektant, jeden z młodego pokolenia, właśnie 40-latek, i mówi: panowie, zaszalejemy, damy te reflektory, te LED-owe. I po prostu będzie szał, no wszyscy po prostu będą na widok tego samochodu, będą ściągać okulary i szok. I tak właśnie było, ten samochód zadebiutował i po prostu ludzie bili mu pokłony, byli w szoku, że po prostu Passat może wyglądać no jak Ferrari, praktycznie jak Ferrari. Swoją drogą, kiedyś miałem taki w swoim życiu epizod, że bardzo się zachwycałem Passatem B6, bardzo podobały mi się te LED-owe lampy i sobie myślę, kurde, no po co, co mi z jakiegoś tam Ferrari F430, jak w F430 nie ma tych pięknych LED-owych tych ringów. Bardzo mi się to podobało. Tutaj już jest no po prostu LED na pełnym wypasie. Wyposażenie, to można by pracę magisterską na temat tego wyposażenia napisać. No, czego tutaj nie ma? Masaże, autonomiczny system prowadzenia, no po prostu wszystko. Nawet jeżeli wymarzyliście sobie, że coś będziecie kiedyś mieli w samochodzie i nie wierzyliście w to, że to się w ogóle to marzenie się spełni, to się okazuje, że w Passacie już to jest. Bo to jest niemiecka technologia. Niemcy wiedzą, jak zaprojektować. Oni po prostu, no wszystko. Nawet macie, o, zegarek. No nie, zegarek to akurat no, manualny zrobili, no. Wiadomo, no na czymś trzeba było oszczędzić, tak? Ale jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, to no można by tutaj pisać serenady, można by pieśni pisać. Wielu rycerzy pisało niegdyś pieśni na temat wyposażenia Passata. Oczywiście head-up displaye, no różne, no po prostu robi kawę, robi, nie wiem, masaże. Wszystko w tym samochodzie macie. Wszystko, nawet macie koła aluminiowe. To jest komplet, po prostu dla mnie to było szokiem, żeby koła aluminiowe były, ale mniejsza o to. No i trójstrefowa klimatyzacja, czyli na przykład macie dzieciaka z tyłu, tak? Dzieciak się drze, że mamo, mi za zimno i tak dalej. Wy macie na przykład 30 stopni, a dzieciak chce mniej. Dzieciak chce 17 na przykład, bo żeście go z kurtki nie rozpięli, bo wam się nie chciało, wyrodni rodzice. I niestety musicie... W przypadku innego auta macie problem, nie? No bo co? Dziecko płacze, wy jedziecie, nie możecie się oderwać od kierownicy rąk, bo przepisy i tak dalej. Pamiętajcie, że za rozmowę z dzieckiem, za odpinanie kurtki, czy tam po prostu jakieś inne pogawędki, czy gadanie, czy karmienie dziecka, no to 15 lat więzienia, także uważajcie sobie. No a tutaj dajecie dzieciakowi 18 stopni, dzieciak zadowolony, wy zadowoleni, jedziecie, ciśniecie sobie naprzód. Jest też fajna opcja taka, że zawsze na obwodnicach, na trasach szybkiego ruchu wszyscy wam zjeżdżają, bo wiadomo, jedziemy nago, trzeba mu zjechać, nie ma gadania, nie ma gadania. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy to silniki w tym samochodzie. Tu jest wybór taki, że naprawdę, panie, taki jest wybór. Macie do wyboru między innymi silnik dwulitrowy biturbo 240 koni, który ma do 100 na godzinę 6 sekund. Oczywiście wiele osób powie, że 6 sekund to ja już sobie wolę BMW kupić. Tylko, że BMW będzie droższa. BMW będzie droższa, a to będzie tańsze. I dzięki temu zaoszczędzicie pieniądze i będziecie mieli taką furę, że spod świateł to wszystkie B5 wymiękną, naprawdę. Co jeszcze ciekawe w tym samochodzie? Jeżeli chodzi o wygodę, to ten samochód jest naprawdę, no, wygoda jest taka,
że no jakbyście po prostu wstawili kanapę, na przykład kanapę od babci, siedli na tej kanapie i po prostu siedzicie i jeszcze tą kanapę położyli na basenie, tak jak kiedyś robił lider zespołu The Who. On akurat robił inaczej, bo on wrzucał telewizor do wody, ale chodziło o to, że telewizor w momencie, w którym wpadł do wody, musiał jeszcze działać. Akurat tego nie polecam próbować, ale tak właśnie mi się skojarzyło z tą kanapą. No i co jeszcze? Co jeszcze by wam tu powiedzieć na temat tego samochodu? Jeszcze możecie się dowiedzieć jedno. Ten samochód ma system SCR w dieslach, czyli te jakby dymy, które się wydobywają z rury wydechowej, one są tak czyste, że są czystsze niż w centrum Krakowa. Jeżeli w centrum jesteście Krakowa, to tam jest smog, wiadomo, tak? Warszawie zresztą też. I macie i taki pasat, który wjeżdża do centrum Krakowa, on oczyszcza powietrze. Więc wyobraźcie sobie, że jeżeli wpuścilibyście takich 20 pasatów do centrum Krakowa, to od razu ta jakby te wskaźniki smogu by znacznie zmalały. Jeżeli chodzi jeszcze o inne ciekawe rozwiązania, to macie tu filtr cząstek stałych w benzynie. Bardzo przydatny. No i jest też równouprawnienie, bo dlaczego tylko właściciele diesli mają mieć problem z filtrami cząstek stałych, jak właściciele benzyn też mogą mieć. A co? Co ja mogę powiedzieć na temat benzyny, to znaleźć Passata z benzyną to dokładnie tak samo, jak znaleźć B5 z silnikiem V8. Praktycznie niemożliwe. Większość to jest diesle, które są klepane, które są robione, są przebiegi. Tam jest 400 tysięcy miesięcznie robione. I to każdy egzemplarz. Jeżeli jedziecie do Niemiec, to jeżeli ktoś jakiś znajdziecie samochód, który po 3 latach ma 400 tysięcy, to na pewno było kręcone. On ma 4 miliony, jak nie 10. Naprawdę. Powyżej pół miliona to jest na pewno kręcony. To jest na pewno kręcony. Ale B5 mają 150 tysięcy, to wiadomo, to zawsze miały B5, bo tam jest taki system, że powyżej tych 150 licznik się zeruje i samochód jest, jakby silnik się oczyszcza, są tam takie specjalne wtryski oczyszczające i dzięki temu macie cały czas 150 tysięcy, cały czas nowy samochód. No i tak jak mówię, no kiedyś to było, B5 to jest to, a B8 to jednak nie jest to. Puścimy Volkswagena Polo. Stara technologia, stara miłość nie rdzewieje. Akurat to był ten Volkswagen Polo, który chciał być, jak był mały, to chciał być E-klasą, ale mu nie wyszło. No i to by było na tyle. Jeżeli spodobały wam się moje wywody, to zachęcam oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału. Nowi użytkownicy, którzy jeszcze nie oglądali tych filmów na luzie, no to możecie sobie tam wejść, bo te filmy są dostępne. Inne są jeszcze samochody. No, jeżeli komuś się nie podoba, no to wiadomo, nie musi oglądać. Może włączyć sobie na przykład Szansę na sukces, 1 z 10 albo Familiadę. Wiadomo, są ciekawsze programy. No i co? No i widzimy się już wkrótce, a ja żegnam się z wami. Cześć!